Cześć! Witajcie na kolejnej przygodzie z łasikantami. Dzisiaj co prawda nie zabieramy was w wysokie góry, ani też na grzyby, ale zabieramy was w równie ciekawe miejsce, o którym bardzo dużo wam opowiemy, zwłaszcza moja żona. Ja ją będę troszeczkę merytorycznie tylko pilnował. Zapraszamy więc. Zapraszamy. Na przygodę. Gdzie jesteśmy? Mianowicie jesteśmy w Strzegomiu. Nasza przygoda zaczyna się z osiedli Strzegomia, a ruszamy na ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną na naszej górze. Na naszej górze jest oczywiście krzyż. I od tego krzyża swoją nazwę nosi to wzniesienie. A tam już możecie widzieć, gdzie idziemy. Natomiast wysokość naszej góry wynosi 358 metrów nad poziomem morza. Jedyne 358. Może to niewiele, ale góra to pozostałości procesów wulkanicznych, jakich wiele jest na Dolnym Śląsku. Przez to góra zbudowana jest z bazaltów i wokół niej ogólnie całe wzgórza strzegomskie są poprzecinane różnego rodzaju kamieniołomami i jeden po drodze również będziemy mieć i wam to pokażemy. Dodatkowo, tak jak widzieliście, na górę prowadzi ścieżka edukacyjna, przyrodniczo-edukacyjna, więc będziemy mieć kilkanaście tablic na swojej drodze, które opowiadają na opowieści na różny temat. W tej chwili mamy tablicę o skrzydlatych mieszkańcach lasu. O! I może nam padać dzisiaj, bo mi coś kapnęło na nos, a przed wyjazdem też dosyć mocno kapnęło. Najciekawsza jest historia związana z tą górą, na którą zmierzamy, która jest właśnie tam. Żona mi upomina, że czasem popełniają błędy językowe, więc bardzo was za to przepraszam, no ale nie nagrywam w domu wygodnie w fotelu czytając te informacje, tylko wszystko, że tak powiem, wylatuje z mojej głowy prosto na mikrofon naszej kamery i nie zawsze jestem w stanie wszystko wyłapać. Tak więc z góry przepraszam, jeżeli jakiś tam błąd popełniłem, musicie mi wybaczyć. No ale wędrując pod górę z moją masą, no to troszkę zadyszki się dostaje i człowiek tak chce jak najszybciej coś powiedzieć. Zresztą widzicie, dosyć szybko potrafię się wysławiać, więc czasem zdarza się, że jakiś wyraz przekręcę bądź zjem literkę. Musicie mi wybaczyć. Wybaczycie mi, co? Informacji istotnych dla osób, które chcą wejść na tą górę, to jest informacja o tym, jak po 45 roku nazywali to wzgórze żołnierze stacjonujący jeszcze w tym czasie w Strzegomiu. A mianowicie nazywali tą górę Krwawą Górą. Górą płaczu. Więc możemy dzisiaj płakać, bo jest dosyć stroma. Też będzie padał. No i pełno komarów jest. A tutaj mamy grzyby. Ale chronione. Rośliny. Rośliny pada, chronione. Pada. I komary strasznie zaczęły atakować. Dobra. Ojej, dobra. No, idziemy. Komary nas chcą chyba zeżyć tutaj. Żywcem. A ja żonie mówiłem, weź bluzę, weź. Bo może dzisiaj padać. Nie, ale padać. Dobrze, że mamy tutaj bardzo fajny baldachim z liści, więc nie odczuwamy na razie tego deszczu. A te krzyże, to już teraz mogę wam śmiało powiedzieć,
To są krzyże drogi krzyżowej. Więc kolejna droga krzyżowa. Rozglądamy się, bo może jeszcze dzisiaj grzybów znajdziemy po drodze. No jest jakiś grzyb, tylko mocno zjedzony przez robaki, przez ślimaki. Prawdopodobnie jakiś podgrzybek, zajączek przy samej ścieżce. Więc grzyby też są. Co do historii naszego wzgórza, to z tego co udało się mojej żonie ustalić, to krzyż na tej górze znajdował się już w XVII wieku, tak kochanie? Tak, XVII wieku. A udokumentowane wzmianki pochodzą z 1800. Tak jest. Kiedy to w krzyż uderzył piorun. Tak? Piorun? No piorun, a kto? Ciężarówka? Tak? No tak, tak. Grzyby można zbierać. Orzechy laskowe. To chyba jest żurawina z tego co widzę. No i oczywiście można rowerem jeździć. No powiem wam, grzybów jest tu. Patrzcie się. Kolejny zajączek. O, tutaj mamy kolejny maślak. No, powiem wam, że jakbyśmy koszyk wzięli, to może byśmy tu grzybów nazbierali. Kolejny maślak. Tak, maślaki to na sos, moja żona mówi. A ja widzę coś ciekawego i muszę zboczyć ze szlaku trochę. Nie wiem, czy nie widzę jednego z największych grzybów, które występują w Polsce. A to będzie ciekawostka. To będzie ciekawostka. Widzę grzyba. Ela, chodź zobaczyć. Patrzcie się tu. To jest grzyb. I to grzyb jadalny. A nazywa się ten grzyb czasznica olbrzymia. Wow. Wow. I jeszcze widzę następny grzyb jadalny. A jesteśmy zaledwie parę kroków od tablicy. No i przygoda będzie wycieczkowo-grzybowa, z tego co widzę. Czasznica olbrzymia. Patrzcie się tu. A tu mamy żółciaka siarkowego. Żółciak siarkowy. No proszę bardzo. Dwa grzyby jadalne obok siebie. I takie niestandardowe oczywiście. No ciekawe, ciekawe. Ale grzyb jest przepotężny, co? No bardzo, ale one ponoć dobre są. Bardzo dobre. Je się kroi w plastry i smaży jak schabowy, obtaczając w bułce. No jest gigantyczny. Taki jeden grzyb wystarczy na obiad dla całej rodziny. Dobra, wracamy do szlaku. Teraz trochę zboczymy ze szlaku, bo chcielibyśmy wam pokazać, bo tu prowadzi szlak, chcielibyśmy wam pokazać kamieniołom. Kamieniołom bazaltu, nieczynny oczywiście, do którego wstęp nie jest zakazany, a jest tutaj w tej gęstwinie. Tak więc wchodzimy. Takich kamieniołomów tutaj w okolicach jest naprawdę sporo. I macie. Nie podchodzimy bliżej, bo jest to niezbyt bezpieczne. Ale zobaczcie, jak ładnie. No my akurat jesteśmy od tej strony, gdzie są najwyższe te ściany. Tak komary wstrętne gryzą, że to jest dramat jakiś. Jeszcze idziemy w jedno miejsce, na najwyższy punkt tutaj kamieniołomu, żeby pokazać wam, jak to tak na wprost wygląda. No ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Wow! Wow! I to jest widok. Tam są góry wałbrzyskie. A tu jest kamieniołom bazaltów. Na takim cyplu. Pośrodku. Jesteśmy. Dobra, ruszamy z dronem.
1800 roku co prawda krzyż został zniszczony przez burzę, ale nie uderzył w niego piorun. Ale incydent z piorunem miał miejsce w 1812 roku, wskutek czego krzyż uległ ponownie uszkodzeniu. Po tej sytuacji podjęto decyzję o postawieniu krzyża żelaznego, który ostatecznie stanął na szczycie góry w 1845 roku, w stulecie bitwy z 1745 roku, która miała miejsce w Dobromierzu z czasów wojen śląskich. W tym samym roku wandale zniszczyli krzyż, zrzucając go z góry. Kolejny krzyż odsłonięto dopiero w 1850 roku i był on również żelazny. Wygląda to naprawdę niesamowicie, no, pięknie. Mhm. Ja sobie podejdę do krawędzi teraz. No, chociaż nie tak blisko. moja żona to dopiero blisko podchodzi. No, wygląda to naprawdę pięknie. Ale my mamy inny cel. Ruszamy dalej. Ruszamy walczyć dalej z komarami, zmierzając na górę krzyżową. Dlatego czasem warto zboczyć ze ścieżki, żeby zobaczyć na przykład właśnie taki kamieniołom, fenomenalny kamieniołom z widokiem na góry wałbrzyskie. Kolejna tablica. Góra ma dosyć strome podejścia i do tego nawiązują właśnie słowa żołnierzy, którzy oprócz standardowej nazwy właśnie Góra Krzyżowa używali tych, o którym wam wcześniej mówiłem, bo na stokach tej góry oni trenowali, więc wiedzieli, z czym to się je. Dzisiaj powiem wam szczerze, że tych komarów jest strasznie dużo. Jest, powiem wam szczerze, więcej chyba niż na ostatniej naszej wycieczce na wzgórze Gedymina. Strzyżaków było, bo tam na przykład zero komarów, a tutaj no jak oszalałe rzucają się krwiopijcy jedni na nasze biedne ciałka, które już są w tej chwili niemal całe pokryte ich ukąszeniami. I mamy tu jakąś tablicę. Okrycaj popularyzator strzegomskiej ziemi leczniczej. O, proszę bardzo. Wydobywanej ze zbocza skalnego góry Świętego Jerzego. To w takim razie chyba zboczymy trochę ze ścieżki niebieskiej i pójdziemy sobie w takim razie na wzniesienie obok wzniesienia góry krzyżowej, a zwie się to ta góra górą Świętego Jerzego. Więc idziemy, zdobędziemy od razu górę Świętego Jerzego. No ale tablice nam uciekną. No nic, coś za coś, coś za coś. I zaczyna się robić trochę bardziej stromo. A tu mamy chyba też jakiś kamieniołom stary. Widzę ściany granitowe, a przed nami ucieka kos. Gdzieś musi mieć tu gniazdo, bo nas odciąga. A tu mamy te skały. No, będzie ciekawie. Ale przyjdziemy, co nie? Co nie? O Jezu! Na czworaka. Przejdę? Ale przejdę. Ja przejdę na czworaka. Udało się. Dawno na czworaka nie chodziłem. Mile, no to da radę. I kleszcze jelenie. Jak fajnie. Teraz już mamy komplet wstrętnych owadów. Krwiopijnych. Tak, krwiopijnych. Ale ładnie, ale tu jest ładnie. O, tam coś jest. Moja żona mówi, że znalazła jakieś cudo.
Ciekawy jestem, co to za cudo. Huh. Co tam masz? Zobacz, patrz, jakie grzybki. Jakie. Zachowały się takie wielkie. Jakie piękne. Jakieś takie podgrzybkowate mają nogi, ale kapelusze. Duży. Albo to są, wiesz co to są? Co? To są koźlarze. Tak? Koźlarze brązowe. Tak, chyba koźlarze brązowe. Trzy piękne grzyby. No nie bierzemy ich, bo nie mamy w co. Ale to znak, że chyba trzeba będzie się wybrać na grzyby. Już tak przewrażliwiony będę gmerał w trawie. No widzicie, kolejny gatunek grzyba. Chcecie? Przyjedźcie, pozbieracie sobie, bo my nie zbieramy. Tylko że pewnie jak film się ukaże, to grzybów już nie będzie. A tu wilcza jagoda. Wilcza jagoda, w żadnym wypadku nie zbierać tego. Trujące. Szymuś, ostrożnie tu. Uwaga, róża. Jesteśmy na bazarcie. Tam jeszcze się idzie. Tak, tam prowadzi ścieżka. Ale widok, Ela. Wow, i tylko dla nas. Ja tu chyba... Wow. Chełmiec. Tam Trójgar. Tam Śnieżka. Rudawy Janowickie. Ślicznie. Wow. Warto było zboczyć ze ścieżki, żeby zobaczyć taki widok. Wow. Naprawdę. Wow. Teraz troszeczkę gorzej, bo musimy iść tędy, kochanie. To Milenkę kurczę. Powiem wam, że tego z małżonką się nie spodziewaliśmy, ale póki co spinamy się po skałkach. W pięknych okolicznościach widokowych. No i jesteśmy na szczycie Góry Świętego Jerzego. Dobra, teraz musimy zejść, czyli niepotrzebnie tu wchodziliśmy. Ale tu, a stąd jaki widok jest, Ela? To już widać góry sobie. Powiemy wam, że mimo braku deszczu jesteśmy cali mokrzy. Bo jest tu... No patrzcie, jak moją małżonkę komary pogryzły. Kolejny gryzie. Dobra, idziemy dalej. Uch. Dobra, tu już jest lepiej. No, wyszliśmy z gęstwiny. Teraz w dół. Już poniżej widać, że wracamy na naszą ścieżkę, którą zaczęliśmy tu wędrować. Widać tu, że są single tracki porobione. Tam widać miejsce do siedzenia. Tu widać kolejne miejsce do siedzenia. I zaraz będziemy się spinać na kolejną górę, na którą już prowadzą, jak widzicie, schody. Mamy miejsca do siedzenia. Tak, tam jest kolejny krzyż. A tu mamy informację, że będziemy zaraz zmierzać na krzyżową górę. Do Strzegomia stąd mamy 20 minut. A do Gross Rosen mamy godzinę 30. Jeszcze nie zdobyliśmy. Góra jest tam. Pieczeń z wizerunkiem Góry Krzyżowej znajduje się w punkcie informacji turystycznej. To jest bardzo istotna wiadomość, informacja z tego względu, że Krzyżowa Góra, Góra Krzyżowa, znajduje się w koronie Sudetów Polski, więc jest istotna do zdobycia odznaki. Idziemy schodami na górę. Teraz to już spacerek. W 1945 roku, gdy wkroczyli czerwonoarmiści na te tereny, to figurę Jezusa na krzyżu potraktowali serią z karabinu maszynowego, przepoławiając ją. W 1969 roku górna część figury została odnaleziona i przez 20 lat, tak jak moja małżonka mówi, była przechowywana w ukryciu. W 1997 roku powieszono za to na krzyżu figurę Jezusa, która była wzorowana
na tej, która wisiała tam wcześniej. Wow! Wow! Ale widok! Jaki widok! Ślęża, Wielka Sowa, Góry Wałbrzyskie z Borową, Chełmcem, Trójgarbem. No powiem wam, że jestem w szoku i to potężnym. Jaki widok! No i oczywiście strzegom u podnóża. A jeszcze nie jesteśmy na szczycie. Jest krzyż z Chrystusem, który stoi tu niemal nieprzerwanie od XVII wieku. Mamy również panoramę. I teraz to jest dopiero widok. Jak wejdziemy sobie jeszcze wyżej tutaj, to teraz to naprawdę widok jest oszałamiający. A teraz w ciszy podziwiajcie razem z nami. Jest tu naprawdę przepiękny widok. Tam widać, że pada deszcz. Tam mamy Ślęże, Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie z Borową, Chełmcem, Trójgarbem, Rudawy Janowickie, Śnieżkę, Góry Kaczawskie z Połomem, tam Lubrza gdzieś jest. No powiem wam szczerze, że warto tu przyjść, tym bardziej, że oprócz historii tego krzyża fascynujące jest to, że znalazłem wzmianki o tym, że na tym wzgórzu kiedyś znajdowało się również grodzisko, grodzisko wczesnosłowiańskie. I trudno się dziwić, że ludzie wybrali to miejsce, które góruje nad okolicą, z którego wszędzie jest doskonały widok. Jeżeli rzeczywiście stało tu grodzisko, to miało naprawdę niesamowite położenie i no, stąd można było nadzorować naprawdę olbrzymie połacie terenu. I z tego co wiem, to właśnie w tym rejonie dominowali Ślężanie, którzy swoją nazwę wzięli właśnie od tamtej góry. Więc grodzisko wczesnosłowiańskie należące do plemiona Ślężan. Ale naprawdę, można siedzieć i patrzeć. I wcale nie trzeba jechać w wysokie góry, żeby się zmęczyć i zarazem mieć piękne widoki. Niestety tylko tyle udało mi się nagrać Góry Krzyżowej, gdyż przez moje gapiostwo nie zauważyłem, że latając nad Górą Krzyżową nie włączyłem nagrywania. Odpoczęliśmy, napawając nasz wzrok pięknymi widokami. Spożyliśmy przepyszne bułeczki sporządzone przeze mnie, upieczone przez moją małżonkę. I teraz już ruszamy w dół, żegnając się z naszą Górą Krzyżową. I chcielibyśmy krótko podsumować tą wycieczkę. Ogólnie z tego, co udało mi się sprawdzić, to przeszliśmy około 2 km. Przewyższeń około 117 do pokonania było w dół, w górę około 90. Czas przejścia, no to wszystko zależy od tempa, jakim się poruszamy, jaką ścieżkę sobie wybierzemy. My wybraliśmy tą bardziej hardkorową, bo można obejść górę Świętego Jerzego dookoła tym głównym szlakiem, nie męcząc się i dojść właśnie do tej góry. Widoki sami widzieliście, zapierają dech w piersi. Wcale nie trzeba się jakoś specjalnie zmęczyć, żeby osiągnąć te widoki. Co prawda na samą Górę Krzyżową prowadzą granitowe schody, więc wózkiem raczej tu się nie wjedzie, ale dla tych, którzy mają sprawne nogi, jak najbardziej bardzo dostępne miejsce, tym bardziej, że najkrótsza droga na szczyt tutaj to jest 20 minut ze Strzegomia prostym niebieskim szlakiem. Wszystko nam się tu podobało, oprócz jednego mankamentu, mianowicie tego, że wszędzie dookoła leżą jakieś papierki, butelki. Jeżeli byśmy nawet chcieli to pozbierać, to nie wiem, czy by starczyło z 20 worków na śmieci. Jest tu niestety bardzo, bardzo naśmiecone. A najgorsze jest to, że po drodze mijaliśmy kosze na śmieci.
I można było to kulturalnie wyrzucić, a miejsce naprawdę ładne, naprawdę atrakcyjne, naprawdę godne polecenia, bo widoki naprawdę są niesamowite. Dodatkowo, tak jak widzieliście, grzybów ci tutaj pod dostatkiem, naprawdę. Moja żona stwierdziła, że za mało miała wspinaczki, to teraz jeszcze taki małe utrudnienie na drodze. Dawaj młoda, nie? Pod spodem przejdziesz? Dobra. Tak więc dochodzimy do końca naszej wycieczki, fajnej wycieczki, niedługiej wycieczki, a jak bardzo atrakcyjnej. Mieliśmy piękne widoki, multum grzybów, leśne ostępy, dzikie ptaki, wszystko tego dzisiaj nam nie zabrakło. Jeżeli wam się podobał nasz film i chcecie więcej od nas otrzymywać takich materiałów, to musicie nas zasubskrybować. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. Dajcie łapkę w górę pod filmem. Kliknijcie dzwoneczek. I my wam tutaj już mówimy do widzenia! Pa! Idziemy teraz w dół do Strzegomia.